przypominam, mamy czwartek, 26 marca, obraduje najdziwniejszy Sejm w historii polskiej praworządności, a ze mną i z Państwem profesor Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, wybitna specjalistka od praw człowieka, a tak naprawdę to powiedziałbym, że podszewką tego, co się dzisiaj dzieje, czyli stanu epidemii, są w gruncie rzeczy prawa człowieka. Pani profesor, czy to, co dzisiaj zrobili obywatele RP, czyli przede wszystkim, co najważniejsze, ich apel za pomocą wielkiego baneru pod Sejmem na Wiejskiej, żądamy politycznego rozejmu w walce z epidemią. Czy pani zdaniem od strony, no na razie weźmy prawnej, powiedziałbym, właśnie i praw człowieka, czy w ogóle ma sens w takiej, tej dziwnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy? Skoro obywatele RP to zrobili, mając na uwadze podtrzymywanie prawa i rządów prawa w Polsce i skoro stali w grupach nie większych niż dwuosobowych, to nie złamali prawa. I to jest rozpaczliwa, rozumiem, próba niewyrażenia zgody na to, żeby pod pretekstem epidemii wprowadzić faktycznie stan wojenny permanentny. I teraz ja chcę jednocześnie powiedzieć, że mając na uwadze to, co się dzieje, ja na przykład kieruję się taką myślą, że to nie jest tylko ważne, abym ja się nie zaraziła, tylko w dramatycznej sytuacji służby zdrowia, kiedy minister zdrowia najwyraźniej, bo tych sygnałów już jest bardzo dużo, zabrania informowania o realnym stopniu zagrożenia i mając na uwadze, że ta władza do przeprowadzenia wyborów, czyli nie można wykluczyć, że przyjmując nawet zamawiane środki ochrony, takie jak rękawiczki czy maseczki, niezwykle potrzebne przede wszystkim w służbie zdrowia. Natomiast wiemy o tym, że są one przejmowane i być może są składowane na dzień 10 maja. Więc w takich warunkach trzeba rzeczywiście, nawet protestując, mieć na uwadze to, żeby nie zwiększać zagrożenia lekarzy i nie zwiększać zagrożenia służb medycznych i pielęgniarek. Ale przed chwilą Jacek Żakowski, z którym rozmawiałem, powiedział, że to, co teraz byłoby konieczne, trochę by to był rodzaj realizacji tego postulatu obywateli, to powinno być to, że opozycja bardzo jasno powinna zażądać od rządzących pewnego dealu, że jesteśmy w stanie się zgodzić na różne ograniczenia, choć do dyskusji konkretnie jakie, ale pod warunkiem, że jednak odłoży się po pierwsze sprawy polityczne na bok, w tym również oczywiście wybory, i że władza zacznie sięgać po ekspertów nie tylko swoich, jeżeli w ogóle ich ma, bo co do tego można mieć spore wątpliwości, tylko rzeczywiście spróbuje współdziałać z całym społeczeństwem, a więc i opozycją, która dzisiaj, co wiadomo, reprezentuje co najmniej połowę społeczeństwa. Kilka spraw po kolei. My mamy stan co najmniej nadzwyczajny, klęski żywiołowej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ bez względu na to, jak się nazywają ustawy, które wprowadza władza, ważna jest ich treść i ważny jest zakres tego, co w tych ustawach jest. W związku z tym my faktycznie mamy wprowadzony stan nadzwyczajny, klęski żywiołowej i to, że się władza upiera, aby tego tak nie nazwać i aby tego nie przyznać, źle o tej władzy świadczy i nam zagraża. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym, że to, co zostało zrobione, odpowiada temu, co jest związane z klęską żywiołową, to my nie musimy niczego nowego w tej chwili w Sejmie uchwalać, ponieważ my mamy obwieszczenie marszałka Sejmu i ustawę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o klęsce żywiołowej. To jest ustawa z 2002 roku. To, co nam potrzeba, to przestrzegania tych przepisów, a nie tworzenia nowych, ponieważ dwa projekty, które dzisiaj są
procedowane przez Sejm. To jest projekt 299. Ja napisałam, ile to jest stron. To jest 328 stron. 328 stron. Mnie odcyfrowanie kilku przepisów, którymi byłam zainteresowana, zajęło kilka godzin. I te przepisy, które odcyfrowywałam, są niezwykle niebezpieczne, ponieważ pozwalają na połamanie podstawowych praw, umożliwiają odebranie niemalże każdej własności, którą posiadamy, pozbawienie nas wolności przez prokuratora, zastosowanie środków, które są związane z taserami, rażeniem i czymś jeszcze. A ja chcę przypomnieć, że nawet te ograniczenia, które są, artykuł 31 zawsze mówi o tym, że te ograniczenia są możliwe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. I ograniczenia te nie mogą naruszać istoty i wolności praw. I ostatnia uwaga z tym związana. Jeżeli władza jeszcze tydzień temu bardzo wyraźnie, na początku marca mamy wypowiedź ministra zdrowia, który mówi, że koronawirus nam nie grozi, ale jednocześnie mamy wypowiedzi premiera i ministra zdrowia, że jesteśmy przygotowani na ten przypadek, na koronawirusa, zarówno pod względem logistycznym, jak i pod względem ustawowym. Więc jeżeli jesteśmy przygotowani, i co więcej, ja jestem się gotowa zgodzić. My mamy oporządowanie prawne. Nie trzeba zmieniać przepisów, trzeba stosować te, które są. To wprowadzanie w tej chwili potężnych zmian na co dzień, codziennie i naprawdę wprowadzanie przepisów, które mają po 100 stron i po 328 i udawanie, że w ciągu jednego dnia to będzie poddane prawidłowej procedurze legislacyjnej, jest udawaniem. Więc ja tylko mam nadzieję, że oczywiście przepchną wszystko, co chcą, a są tam zmiany wprowadzane na stałe w kodeksie karnym, w kodeksie karnym wykonawczym, w kodeksie postępowania cywilnego. Nie ma potrzeby robienia tego w taki sposób, a to, co jest rozrobione, pozwala władzy na stosowanie przemocy powszechnej. Co więcej, może się mylę, może źle to czytam, może przesadzam, ale ja wyczytuję z tych przepisów, że za uwagi krytyczne wobec władzy dotyczące stanu zdrowia i dotyczące stanu służby medycznej można będzie nas pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czyli jest to bezpośredni zamach również na prawo do informacji, na prawo do oceny tej informacji. Czyli konkludując, nie ma potrzeby wprowadzenia nowych przepisów, nie ma warunków do tego, żeby wprowadzić te przepisy właściwie i trzymajmy się tego, co władza powiedziała, że jesteśmy na to przygotowani, bo rzeczywiście mamy ustawę o stanie nadzwyczajnym, ona wymaga współpracy i współdziałania władz centralnych z władzami samorządowymi i z władzami regionalnymi. I ja rozumiem, że ta władza tego nie chce, natomiast musimy rozumieć, że w tej chwili to, co się waży, to nie tylko stan prawny i nie tylko prawo i to, czy będziemy państwem prawa i demokracji, czy będziemy państwem totalitarnym, które będzie aprobować niewolnictwo, przymusową pracę i pozbawianie ludzi wolności, ale to się również waży kwestia naszego zdrowia i naszego życia. I prowadzenie tych przepisów i sposób, w jaki one są prowadzone, pokazuje, że nasze życie i nasze zdrowie nie są tutaj najistotniejsze dla tych, którzy rządzą. To co ma zrobić opozycja w takim razie? Uświadamiać to i wymagać od posłów jednakże zachowania się właściwego. Sposób, w jaki opozycja działa, nie jest odpowiedzialny, dlatego że ja rozumiem, że się musimy wznieść ponad podziały, ale nie możemy się wznieść ponad rozsądek i ponad prawo. W związku z tym do opozycji również należy to, aby zapytać, dlaczego te środki prawne, które już istnieją, pan minister czy pan premier twierdzi, że są niewystarczające. Niech to wykażą i niech to udowodnią. Dlaczego? Więc to jest obowiązkiem przede wszystkim opozycji, aby o to zapytać. Dwa, obowiązkiem opozycji jest nie udawać, że przeczytała z jednej strony 328 stron i rozumie, o co chodzi. Bo ja mogę państwu dać przykład
jeśli pan będzie sobie tego życzył. I z drugiej strony kolejna ustawa, która ma 70 stron, bo to są dwie ustawy, jedna jest 299 dróg, następny jest 301 dróg. I naprawdę jestem, i kolejne oczywiście zmiany, to są zmiany do rozporządzenia ministra zdrowia. Jeśli są przygotowani, to skąd są te masy nowych przepisów i te rozwolnienie ustawodawcze, które nastawione jest na przykrywanie tak naprawdę braku koordynacji, braku zorganizowania, braku przygotowania i jednocześnie w tych warunkach, w jakich jesteśmy, podejrzewam obniżania poczucia zagrożenia i braku wykonywania tych zadań, które do nich należą, ponieważ nastawieni są na to, żeby pchać się w drugi Smoleńsk, czyli w wybory 10 maja. Zna pani wielu polityków, również osobiście. Wierzy pani, że mówię o politykach opozycji oczywiście, wierzy pani, że dadzą radę? Że wysłuchają albo sami wiedzą to, co pani nam tu teraz powiedziała? Ja tego nie wiem. Ja nie mam zbyt dobrego zdania ani o naszej władzy, ani o naszej opozycji. Natomiast jeśli pan się mnie pyta, co opozycja powinna, to zdecydowanie powinna zrobić to. Zapytać, dlaczego to robimy? Dlaczego to jest niewystarczające? I jeśli mogę, to dam ten przykład. W projekcie z 26 marca, czyli ten dzisiejszy projekt, w ustawie z 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej, artykuł 19 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: w przypadkach, o których mowa w artykule 11 punkt 1-6, 8-9, 1-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 punkt 1, 2, 4, 6, 9, 11 punkt 12 litera A, C i D punkt 13 oraz 14 tej ustawy lub wykorzystać te środki. Czy posłanki i posłowie rozumieją, o czym mowa w tym kawałku zaproponowanego przepisu, który przeczytałam? Że można strzelać. Czy naprawdę rozumieją i czy naprawdę sięgną do wszystkich ustaw, które są z tym związane i czy rozszyfrują te ustawy, które mówią o użyciu broni i przeczytają sobie, że to oznacza, że można do więźniów stosować pałki, paralizatory, psów, kajdanki i wszystko naraz w ramach zwalczania koronawirusa? Czy to jest coś, co naprawdę ma służyć temu? Czy przy danie zgody w innym przepisie na to, żeby prokurator pozbawiał nas wolności na 3 miesiące? Czyli wracamy całkowicie do systemu państwa totalitarnego, do PRL-u w najgorszym jego wydaniu? Czy to jest coś, co naprawdę służy i jest konieczne temu, żeby przeciwdziałać koronawirusowi? Kiedy jednocześnie nie sprawdzamy, ile ludzi przyjechało i ile jest na kwarantannie, a niekoniecznie też dbamy o to, w jakich warunkach ludzie na tej kwarantannie przebywają. W związku z tym to są rozwiązania i sposób przygotowania tych rozwiązań, który wskazuje na to, że nie jest prawdą, że władza przygotowała się, jeśli chodzi o nowe przepisy. Jest prawdą, że władza jest przygotowana od 2002 roku na stan klęski żywiołowej, ponieważ tą ustawę mamy. Tylko moje pytanie jest, dlaczego władza tej ustawy nie stosuje? W jakim zakresie ta ustawa uniemożliwia wprowadzenia działań, które potrzebne są po to, aby przeciwdziałać roznoszeniu się koronawirusa? Ja bym chciała usłyszeć to. I teraz dopóki posłowie tego nie usłyszą, nie ogólniki, nie gadania o wielkich słowach, ale konkrety z przepisami, które będą rozumieć. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby przeciwdziałać koronawirusowi, tylko żeby wykorzystać stan klęski żywiołowej, jaki mamy, dla zmiany ustroju i ugruntowania tego stanu na dłużej. Można powiedzieć tak, ja przesadzam, ale są co najmniej dwie reguły. Przestrzega się konstytucji i ktoś, kto konstytucję łamie, nie budzi zaufania. To jest raz. Dwa. Prawo pisze się na złą pogodę, a w związku z tym pisze się je odpowiedzialnie i nie w takim pośpiechu, jak to jest robione teraz, chyba że zostanie nam to udowodnione, że jest to potrzebne. Widzi pan, ja na przykład rozumiem to, że powinniśmy się izolować, ponieważ naukowcy pokazali nam, że to jest metoda na spłaszczenie tego koronawirusa i na oszczędzenie
ilości ludzi, którzy mogą paść. Ja rozumiem to, że potrzeba się izolować, mając na uwadze lekarzy, pielęgniarki, służby medyczne, o których mamy obowiązek dbać. Ja nie rozumiem, dlaczego Sejm nie może pracować normalnie w sytuacji, kiedy normalnie mają pracować panie w sklepach, panowie w autobusach i co więcej, jeszcze ich obciążamy tym, żeby sprawdzali, ile jest ludzi i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy jednakże pracują. Skoro oni są narażani, to należy zrobić tak, aby narażani nie byli, a nie traktować posłów i posłanki jako święte krowy, które mogą nam dać system prawa, z którym sobie nie poradzimy później przez dekady, bo się znajdziemy w państwie totalitarnym, rządzonym nie przez osoby odpowiedzialne, a przez osoby, które po prostu bardzo lubią władzę. My mamy powtórkę po 10 latach z tego, co się stało 10 lat temu w Smoleńsku. Nie ląduje się, kiedy jest mgła, nie robi się wyborów, kiedy jest zaraza. I to jest oczywiste i takie proste. I jeśli ktoś ląduje w mgle i się niczego nie uczy, i rządzą władzy kierowany, organizuje wybory prezydenckie, to znaczy, że gotowy jest poświęcić każdą ilość zdrowia i życia ludzi tylko po to, żeby zagarnąć władzę. I posłanki i posłowie muszą sobie z tego zdawać sprawę. Powtórzę, bo to bardzo mocne i mądre, myślę, pani słowa, nie ląduje się, kiedy jest mgła, nie robi się wyborów, kiedy jest epidemia. Ta straszna, bo retoryczna lista pytań, które pani przedstawiła, ja mam nadzieję, nie mam wielkiej wiary, że dojdzie do rządzących, ale przynajmniej do opozycji, że będzie naszym głosem publicznym w tej sprawie, że do nich przynajmniej dotrze. Dlatego też wszystkim nas oglądającym też po raz kolejny zresztą bardzo proszę, upubliczniajmy to, co pani profesor powiedziała, i sami próbujmy wywierać nacisk na opozycję, na tych, którzy nas reprezentują, żeby przynajmniej powiedzieli głośno tę prawdę, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję również i życzę zdrowia.